Chrystus zmartwychwstał. Kochani, trzeba się trochę pozachwycać jeszcze, póki czas, pięknem przyrody. Wspaniale kwitną ogrody i kwiat jabłoni urzekający. Pewnie każda pora roku, każdy kolejny miesiąc będzie miał swoje uroki. Jest to wspaniałe. Ale patrząc dzisiaj na te kwiaty i zachwycając się wieloma kwiatami, szczególnie drzewek owocowych, chcę się przypomnieć słowa Pana Jezusa, że po owocach ich poznacie, nie po kwiatach. Kwiaty są piękne, zachwycamy się nimi, ale wiemy, że nawet dla tych drzewek to tylko pierwszy etap. Od kwiatu do owocu jeszcze kawał drogi. A wiemy dobrze, że Pan Jezus powiedział te słowa nie tylko w kontekście przyrody, ale naszego życia duchowego, że nie po kwiatach nas poznają, ale po owocach. Czasami tak jest, że jesteśmy piękni jak kwiaty, że coś w naszym życiu jest takie piękne, zachwycające na zewnątrz, ale takim zasadniczym momentem naszego życia, po którym chce nas poznać również Pan Bóg, jest to, jakie wydajemy owoce. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość. W innym miejscu Pismo Święte też powie wiara owszem, ale też i czyny. Że wiara bez czynów jest martwa. Czyli właśnie dochodzimy do tych owoców. Na pewno możemy powiedzieć, że patron dnia dzisiejszego, święty Stanisław, biskup krakowski, męczennik, wydał wspaniałe owoce swojego życia chrześcijańskiego i również życia pasterskiego. Historia podaje, szczególnie nasz dziejopisarz błogosławiony Wincenty Kadłubek, że biskup krakowski Stanisław żył w jakiejś zgodzie z królem Polski, Bolesławem Śmiałym, nazywanym też Bolesławem Szczodrym. To wnuk Bolesława Chrobrego, który rzeczywiście na początku swoich rządów bardzo dobrze kieruje swoim państwem. Podnosi go z pewnego upadku, po pewnym kryzysie wewnętrznym z czasów Mieszka II. Wprowadza reformy kościoła, popiera te reformy kościoła, które rozpoczął papież Grzegorz VII, funduje bardzo wiele kościołów, też klasztorów, jest dobrym królem. Wszystko się zapowiada jak najlepiej. A jednak historia, oczywiście dojdziemy do tego momentu, kiedy król podniósł rękę na biskupa w 1799 roku. I możemy też zadać sobie pytanie, co się stało z tym dobrym królem? Nasz polski historyk Andrzej Nowak twierdzi, że mogła go zepsuć po prostu władza. Wszystko mu się udawało. Bardzo często wyjeżdżał na wyprawy wojenne, wracał z nich jako zwycięzca. I właśnie podczas jednych z tych wypraw, jak mówi dziejopisarz Wincenty Kadłubek, kiedy już jakby za długo króla nie było w Polsce, na miejscu, niedobrze się działo. Nawet rycerze opuszczali go, ponieważ przedłużał te swoje wyprawy wojenne. Mówiono, że żony nie były do końca wierne swoim mężom. Było dużo w związku z tym anarchii w kraju i bałaganu. Kiedy król wrócił do Polski, postanowił ukarać. Był bardzo surowy i zachowywał się żywie, jak tyran. I postanowił tych wszystkich nieposłusznych mocno karać. I w ich obronie stanął biskup.
pasterz, który, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, nie boi się oddać życia za swoje owce, stanąć w obronie owiec. I kiedy król nie chciał posłuchać biskupa, biskup ostatecznie nałożył na niego ekskomunikę, wyłączył go ze wspólnoty kościoła. No, w tamtych czasach, kiedy Europa była chrześcijańska i królowie byli chrześcijanami, to była bardzo wielka kara. Oczywiście mógł zdjąć tą ekskomunikę z króla, gdyby ten naprawił swoje czyny. Od króla zaczęli odwracać się ludzie, ponieważ wiedzieli, że nie musimy już słuchać takiego króla, na którego nałożono ekskomunikę. Król jednak drogą pokuty nie poszedł. Nie chciał zmienić swojego postanowienia. Wręcz przeciwnie, zapłonął gorącą nienawiścią do biskupa. I nawet, jak podaje historia, może i osobiście nawet, zamordował go w Krakowie na skałce. To spowodowało, że ludzie całkowicie odwrócili się od króla i stanęli po stronie swojego pasterza, a Bolesław Śmiały, zwany wcześniej Szczodrym, musiał opuścić swój kraj. I tak, moi drodzy, jest to historia też dzisiaj z jednej strony piękna, pięknego pasterza, wspaniałego człowieka, który oddaje życie za owce, a z drugiej strony to historia wielkiego upadku naszego przecież całkiem porządnego króla, którego zgubiła pycha, może zgubiła władza. Nie wiemy do końca, to są dość odległe czasy. Nie chcemy go oceniać. Fakty jednak mówią przeciwko królowi. Musiał uciekać ze swojej ojczyzny i już nigdy do niej nie wrócił. A moi drodzy, nas wszystkich, na pewno ta historia, dzisiaj po pierwsze historia króla, uczy, że pycha zawsze może nas zgubić. Może nam do głowy strzelić i jakaś władza, i jakaś kariera, może pieniądze, może stanowisko. To może być dla nas zgubne, nie musi, ale może być. Dlatego Jezus będzie zawsze mówił do apostołów, tych, których przecież przekazał też pewną władzę, by nie zapominali o pokorze i o geście mycia nóg. A z drugiej strony, kochani, patrzymy dzisiaj na świętego Stanisława, wiernego swojej misji, który nie opuszcza swoich owiec. Dobry pasterz. Dzisiaj modlimy się za naszą ojczyznę, bo to też jest patron naszej ojczyzny, aby nikomu z nas nie zabrakło odwagi, determinacji na polu tej misji, jaką każdy z nas od Pana Boga otrzymał, ale z drugiej strony też, abyśmy byli pokorni, zawsze wdzięczni Panu Bogu za to, co mamy. Jak powiedział też Pan Jezus w Ewangelii do uczniów, nie zapominajcie, że sługami nieużytecznymi jesteśmy. Wykonaliśmy to, co do nas należało. Stańcie z Bogiem.